ChatGPT. Co wam to mówi? Jak pewnie dobrze wiecie, w ostatnich miesiącach prawdziwą furorę robi ChatGPT. Jest to automatyczny czat oparty o sztuczną inteligencję. Potrafi na życzenie pisać teksty, poradniki, znajduje przepisy kulinarne i odpowiada, znajdując logiczne rozwiązania niektórych problemów. Ostatnimi czasy o czacie GPT stało się głośno, kiedy odpowiednio poinstruowany przygotował własną pracę pisemną na poziomie doktoranckim, która spełniała wszystkie warunki zaliczenia. Robi wrażenie, co? Okej, ale my zajmujemy się pompami i hydrauliką. Dlaczego opowiadamy wam o sztucznej inteligencji? Zamierzam zaprząść do pracy AI odpowiedzialne za czat GPT. Sprawdzimy, czy sztuczna inteligencja jest w stanie dobrać pompę odpowiednią dla naszych potrzeb. Ciekawi nas również, czy możemy liczyć na fachową poradę w zakresie doboru pozostałych elementów złącznych do budowy układu, takich jak zawory zwrotne, złączki, wyłączniki. Zabieramy się do pracy. W ChatGPT wpiszemy kilka typowych pytań, które zadają nasi klienci. Będą to typowe zagadnienia, nie przygotowywane wcześniej i nie modyfikowane pod czat. Zobaczycie dokładne odpowiedzi, jakie podaje sztuczna inteligencja. Czy poradzi sobie z doborem odpowiedniego urządzenia? Sprawdźmy to. Ok, przetestujmy to narzędzie ChatGPT. Startujemy z grubej rury. Jaka pompa zasilająca dom jednorodzinny będzie dobra do studni głębinowej o głębokości 20 metrów? Zobaczymy, co nam tutaj stworzy. Jaką odpowiedź? Pytania, które wpisuję w czat, są to typowe pytania naszych klientów, którzy chcą dobrać pompę do swoich potrzeb. Nie modyfikujemy ich tutaj jakoś specjalnie, po prostu wpisujemy tak, jak słyszycie. Nie mamy żadnego wpływu na to, co sztuczna inteligencja odpowiada. Także widzicie dokładnie to, co się tworzy na bieżąco. No i pierwsza konkluzja wychodzi, że całkiem sobie radzi. Przeczytajmy. Aby wybrać odpowiednią pompę do studni głębinowej o głębokości 20 metrów, należy wziąć pod uwagę kilka czynników, takich jak wydajność. Potrzebna jest pompa o wystarczającej wydajności, aby zaspokoić potrzeby wodne domu jednorodzinnego. Głębokość studni. Pompy do studni głębinowej są dostępne w różnych maksymalnych głębokościach. Więc ważne jest, aby wybrać model, który jest w stanie pracować w głębokości 20 metrów. Warunki geologiczne, takie jak rodzaj gleby, skał wokół studni, mogą wpłynąć na wybór odpowiedniej pompy. No tutaj bym polemizował, czy to ma taki duży wpływ. Wymagania dotyczące ciśnienia. Należy wybrać pompę, która jest w stanie dostarczyć wodę z wymaganą wysokością i ciśnieniem. Z tych powodów warto skonsultować się z fachowcem, który może przeprowadzić wywiad i zaproponować najlepsze rozwiązanie dla twoich potrzeb. Nie dajesz żadnych konkretnych odpowiedzi, tylko od razu kieruję do fachowca. To ciekawe. Dobrze. Próbujemy kolejne pytanie. Jakie elementy złączne będą potrzebne do instalacji hydroforowej? Zobaczmy. No zobaczmy, jaką odpowiedź nam udzielił. Instalacja hydroforu składa się z kilku kluczowych elementów, które muszą być odpowiednio dobrane i połączone, aby zapewnić prawidłowe działanie i bezpieczeństwo. Oto niektóre z niezbędnych elementów złącznych. Pompa hydroforowa jest to serce systemu, które dostarcza wodę ze studni lub innego źródła do zbiornika hydroforowego. Okay. Zbiornik hydroforowy jest to pojemnik, w którym magazynowana jest woda pod ciśnieniem. Armatura zaworowa, zawory służące do regulacji ciśnienia i przepływu wody w instalacji hydroforowej. Rury i kołnierze, te elementy połączeniowe, służą do prowadzenia wody pomiędzy poszczególnymi elementami instalacji. Filtr. Filtr jest ważny, aby usunąć zanieczyszczenia i zapewnić czystą wodę do użytku. Manometr. Manometr służy do pomiaru ciśnienia w instalacji hydroforowej. Bezpieczniki i automatyka. Te elementy służą do ochrony instalacji przed przeciążeniem i uszkodzeniem. Ważne jest, aby wybierać tylko wysokiej jakości elementy złączne i instalować je zgodnie z zaleceniami producenta, aby zapewnić niezawodne i bezpieczne działanie instalacji hydroforowej. No tutaj tak jakby się znał na rzeczy, aczkolwiek też żadnych konkretów nie ma. Na pewno nie ma żadnej propozycji co do asortymentu. Trzecie pytanie.
jak najlepiej dobrać elementy do instalacji hydroforowej? Pewnie tutaj jakoś jakieś podsumowanko zrobi. Aby prawidłowo dobrać elementy do instalacji hydroforowej, należy wziąć pod uwagę kilka czynników takich jak wymagania dotyczące wydajności i ciśnienia. Potrzebna jest pompa o wystarczającej wydajności, aby zaspokoić potrzeby wodne oraz zbiornik hydroforowy, który jest w stanie dostarczyć odpowiednie ciśnienie. Warunki geologiczne i hydrologiczne. Warunki geologiczne, takie jak rodzaj gleby i skały wokół studni, a także warunki hydrologiczne, takie jak głębokość i wydajność studni, wpłyną na wybór odpowiedniej pompy i zbiornika hydroforowego. No tu, po części. Wymagania dotyczące jakości wody. Jeśli woda zawiera zanieczyszczenia, może być konieczne zastosowanie filtra i innych urządzeń do oczyszczania wody. Wymagania dotyczące ciśnienia i wydajności wody. Należy dobrać armaturę zaworową i inne elementy, takie jak manometry i automaty, aby zapewnić odpowiednie ciśnienie i wydajność wody. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa. Ważne jest, aby wybrać bezpieczniki i automaty, które zabezpieczą instalację przed przeciążeniem i uszkodzeniem. Dobierając elementy instalacji hydroforowej, warto skonsultować się z fachowcem, który może pomóc w wyborze odpowiedniego sprzętu i zapewnić jego prawidłowe zamontowanie. To ciekawe. Konkluzja bardzo istotna na sam koniec. Warto skonsultować się z fachowcem, który pomoże w wyborze odpowiedniego sprzętu i zapewnić jego prawidłowe zamontowanie. Z tą konkluzją przejdę do podsumowania naszych dywagacji a propos czatu GPT i sztucznej inteligencji. Ok, czas na wnioski. Jak widzicie, nawet sztuczna inteligencja stwierdziła, że najlepiej będzie skontaktować się z fachowcami z krwi i kości. Ciekawe, kogo mogłabym mieć na myśli. Wiem. Myślę, że aktualnie najlepszym możliwym sposobem na odpowiednie dobranie pompy i całego sprzętu będzie skorzystanie z darmowej usługi wirtualnego doradcy, który przygotowaliśmy specjalnie dla Was. Czym jest HYPO wirtualny doradca? Jest to miejsce, w którym uzupełniając podstawowe dane, takie jak głębokość studni, jej średnicę czy rodzaj instalacji, dokładnie precyzujecie swoje potrzeby. To przekłada się na dokładność doboru urządzeń i wszystkich elementów złącznych. Najważniejszą przewagą wirtualnego doradcy HYPO nad sztuczną inteligencją jest to, że samego doboru i weryfikacji wszystkich danych dokonują wykwalifikowani specjaliści, a nie algorytmy i komputer. Reasumując, sztuczna inteligencja ma ogólne pojęcie o branży hydraulicznej, ale nie pomoże w sprecyzowaniu tego, co akurat jest Wam potrzebne. Sam chat GPT przyznał, że najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z usług fachowców. Będzie to ostateczną, najlepszą decyzją. W opisie tego filmu znajdziecie link do naszego wirtualnego doradcy HYPO. Serdecznie zapraszam do naszego sklepu internetowego oraz social mediów, Facebooka, TikToka oraz kanału na YouTubie. Pozdrawiam, HYPO. Praktycznie o pompach.